had prominent claws, it had a long serpentine body. We have to consider the possibility dragon legends could be based on some type of extraordinary and perhaps unknown animal. Whatever this animal is, it's huge. Pełna upiornych tajemnic. Amazonia to świat, jakiego nigdzie indziej nie znajdziesz. Od dziwacznych anomalii przez przerażające stworzenia po eteryczne istoty. I think that this is a humanoid creature between 3 and 4 foot tall. Ta ogromna dżungla skrywa stworzenia, w które trudno uwierzyć. Przygotuj się, bo to, co odważni ludzie zarejestrowali w Amazonii, wprawia w osłupienie i nie sposób w to uwierzyć, gdyby nie nagrania. Ale zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę, abyśmy mogli tworzyć więcej podobnych treści. Napisz komentarz Amazonka, a przypnę ci serduszko. Pełzający wampir. Nagranie przedstawiające stworzenie z Amazonii stało się wiralem. To stworzenie bez twarzy i z malutkimi nogami poruszało się w tak dziwny sposób, że wszyscy myśleli, że to jakiś mityczny potwór. Ale zgadnij co? To wcale nie jest potwór. To po prostu nietoperz wampir, który spędza czas w Amazonii, żywiąc się płynami innych zwierząt. W 2021 roku pewien odkrywca znalazł całą grupę tych nietoperzy w starej, opuszczonej chacie. Widok był tak przerażający, że natychmiast uciekł z tego miejsca. Okazuje się więc, że legendy Amazonii są zarówno fascynujące, jak i przerażające. Czarownicza sowa. Zobaczcie to dziwne nagranie sowy, która wygląda trochę nietypowo. W Meksyku istnieje dzikie przekonanie, że czarownice mogą przemieniać się w sowy. Ten film może właśnie ukazywać jedno z tych mitycznych stworzeń. Sowy mają mieszane opinie na całym świecie, a sowa na tym filmie ma ten sam upiorny klimat, który wzbudza wiele emocji. Niektórzy twierdzą nawet, że widok takiej sowy jest znakiem czegoś nadprzyrodzonego. Naprawdę fascynujące, jak jedno wideo może wywołać tyle starych opowieści i przesądów. Co o tym myślicie? Czy ta sowa to coś więcej niż tylko zwykła sowa? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie. Amazońskie trolle. Niektórzy odkrywcy natknęli się na niewielkie istoty przypominające trolle, które wzbudziły ich największe lęki. Podczas zwykłej ekspedycji przez las zauważyli te karłowate, liściaste stworzenia, które nie były wyższe od małego dziecka. Początkowo odkrywcy ledwo mogli rozpoznać, co widzą, więc postanowili podążyć za tymi ciekawymi istotami, by przyjrzeć się im bliżej. Trolle, najwyraźniej nie przepadające za byciem w centrum uwagi, zaskakująco szybko przemknęły przez dżunglę. Grupa ruszyła za nimi, ale trolle zniknęły w gąszczu drzew. Później okazało się, że te trolle były po prostu członkami niekontaktowanej amazońskiej społeczności, która wciąż jest odizolowana od świata zewnętrznego. Czy wiedziałeś, że Amazonia ma swoje własne, małe tajemnice? Rybka smok. W wodzie doskonale zamaskowana była dziwna ryba, którą ktoś zdecydował się dotknąć palcem. Można by się zastanawiać, co ten człowiek sobie myślał. Najwyraźniej nie za wiele. Rybka, niezbyt zadowolona z zaczepki, dała mu porządnego kuksańca. Na szczęście mężczyźnie udało się uciec, zanim ryba mogła zatrzasnąć szczęki, bo inaczej skutki mogłyby być dość dramatyczne. Więc o co chodzi z tą tajemniczą rybą? Wszyscy próbują to rozgryźć, a w internecie pojawiło się mnóstwo teorii. Po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że może to być po prostu przypadek pareidolii, gdzie nasz mózg dostrzega wzory tam, gdzie ich nie ma. Co o tym myślisz? Przerażający humanoid. Teraz przyjrzyjmy się dziwacznemu stworzeniu, które znaleziono na polach przez pewnych ludzi. Jego ogromne, przerażające oczy i owłosione ciało wywołują dreszcze, ponieważ nikt wcześniej nie widział czegoś takiego. Ponieważ większość zwierzęcych młodych jest niemal bez włosa, trudno uwierzyć, że to po prostu młode jakiegoś zwierzęcia. Czym więc jest to dziwne stworzenie? Internet aż huczy od dzikich teorii, a wszyscy nie mogą się doczekać, by dowiedzieć się, co to naprawdę jest. Masz jakieś pomysły lub teorie?
Podziel się nimi w komentarzach. Chętnie posłucham, co myślisz o tym tajemniczym stworzeniu. Galaretowaty połów. Podczas wyprawy na ryby pewien wędkarz wyciągnął coś zupełnie dziwacznego. Na początku wyglądało to jak ryba z rogiem na głowie, ale im bardziej zbliżała się kamera, tym dziwniejsze to się stawało. Zamiast płetw to stworzenie miało dziwne, przypominające kończyny wypustki, a jego długi, wijący się ogon dodawał jeszcze więcej tajemniczości. Co więcej, jego przezroczyste, galaretowate ciało było czymś, czego żaden z rybaków wcześniej nie widział. Jak można się było spodziewać, w internecie wybuchła debata na temat identyfikacji tego stworzenia. Niektórzy twierdzili, że to może być potwór z głębin, podczas gdy inni zaprzeczali, mówiąc, że to może być nowy gatunek gada, gdyż przypominał im kameleona. To sprawiło, że cała sytuacja stała się jeszcze bardziej tajemnicza. Niekontaktowane plemię. Niedawno nagranie z południowo-wschodniego Peru ukazało dziesiątki ludzi z niekontaktowanego plemienia. Uważanego za największe na świecie plemię niekontaktowane. Ten niesamowity moment został uchwycony pod koniec czerwca 2022 roku, kiedy to członkowie tego plemienia zostali zauważeni opuszczający głębiny amazońskiego lasu w poszukiwaniu jedzenia. Ci ludzie żyjący na południowym wschodzie Peru są całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego, a ich codzienne życie pozostaje tajemnicą dla większości z nas. Niedotknięci przez nowoczesną cywilizację pozostają tajemnicą, a dla mnie to było naprawdę fascynujące, aby rzucić rzadki wgląd w taki ukryty świat. Wodna anomalia. Podczas pewnej przygody na świeżym powietrzu dzień pewnego rybaka przybrał ciekawy obrót, gdy zauważył coś dziwnego unoszącego się na wodzie. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak kawałek drewna, ale zanim zdążył się nad tym zastanowić, szybko zanurzyło się pod powierzchnię i zniknęło. Wszyscy myśleli, że to tylko kłoda, ale mężczyzna był przekonany, że to jakiś wodny stwór. Jeśli spojrzysz na to stworzenie ponownie, zobaczysz, jak się poruszało. Przecież kłody tak się nie zanurzają. Czy to więc niezwykły pływak próbujący zrobić wrażenie? Czy może ukryte stworzenie, które jeszcze nie zostało odkryte? Przerażający robak. Oto kolejne dziwaczne stworzenie, które próbuje przestraszyć każdego, kto ogląda ten film. Pewien człowiek filmujący w lesie nagle zauważył to koszmarne stworzenie z twarzą, która wyglądała albo na zdeformowaną, albo jakby pochodziła z innego wymiaru. Ten robakopodobny stwór zachowywał się agresywnie, atakując kamerę. Biedny mężczyzna był zszokowany i nie miał pojęcia, co właśnie zobaczył. Gdy nagranie trafiło do internetu, stało się wiralem. Niektórzy twierdzili, że to obcy najeźdźca, podczas gdy inni sądzili, że to tylko przemyślny żart. Czy to prawdziwe? Czy może tylko sprytna sztuczka? Wilkołak. W lasach Szkocji odkryto stworzenie, które sprawi, że włosy staną ci dęba. Podczas wędrówki przez gęsty las pewien turysta natknął się na przerażającego stwora leżącego między gałęziami. Jego upiorny wygląd i bezruch wystarczyły, by przestraszyć każdego. Kiedy zauważył jego ostre, spiczaste zęby, nie mógł oprzeć się myśli, czy to wilkołak. Niestety nie udało mu się dokładnie ustalić, czym jest to stworzenie, ale zdecydował, że lepiej nie podchodzić zbyt blisko. Rozsądnie postanowił zostawić je tam, gdzie je znalazł i kontynuował swoją wędrówkę. Pewien mężczyzna ustawił swoją kamerę w lesie w nocy, aby zobaczyć, jakie zwierzęta kręcą się w okolicy. To, co uchwycił na filmie, było dzikie zwierzę podkradające się do kamery, które wyglądało jak dawno zaginiony kuzyn pikachu. Internet oszalał. Wszyscy zgadywali i spekulowali na temat tego tajemniczego stworzenia. Ciekawość wzięła nade mną górę, więc po trochę poszperałem i dowiedziałem się, że to w rzeczywistości złocisty opos szczotkowy. Ten futrzasty maluch żyje w lesie i ma talent do robienia spektakularnego wejścia. Piórowa zagadka Amazonii. Czym jest to stworzenie? Co to na Boga za fantastyczny ptak? Czy to cabur, emu, czy coś zupełnie innego? Dla mnie wygląda, jakby ten ptak wyszedł prosto z mrocznego kryształu, z jego nieziemskimi piórami i dziwnymi cechami. To ptasie cudo sprawiło, że wszyscy drapią się po głowie. Jego wyjątkowy rozmiar nie pozwala nikomu zdecydować, czy to cabur, czy emu. Jeśli ktoś z was rozpoznaje to stworzenie,
Proszę, podzielcie się swoimi myślami w komentarzach i pomóżcie mi rozwiązać tę piórową zagadkę. Olbrzymi potwór rzeczny. Zgadnijcie, co zauważono w indonezyjskiej rzece, gigantyczne stworzenie o długości 23 metrów i szerokości 4 metrów, po prostu unoszące się na wodzie. Czy to może być coś z legend? A może po prostu olbrzymi potwór rzeczny? Miejscowi z podekscytowaniem i strachem zastanawiali się, czy to ogromne zwierzę nie jest odpowiedzialne za tajemnicze zniknięcia ludzi w okolicy. Przy takiej wielkości trudno się dziwić, że wszyscy są na krawędzi nerwów. Niektórzy nawet żartują, że wygląda jak szczątki Godzilli. Sam ogrom i tajemnicza natura tego stworzenia sprawiły, że lokalna rzeka stała się gorącym tematem zarówno alarmu, jak i fascynacji. Patyczak. Turysta w Australii cieszył się swoją podróżą, gdy nagle zauważył coś dziwnego poruszającego się po ziemi. Na pierwszy rzut oka pomyślał, że to po prostu patyk, ale dlaczego się ruszał? Gdy podszedł bliżej, zrozumiał, że to nie patyk, lecz dziwaczne, żywe stworzenie, którego nigdy wcześniej nie widział. Turysta był tak zszokowany, że zaczął nazywać je stworem z piekieł. Jego dziwaczny wygląd zarówno zaintrygował, jak i zaniepokoił turystę, więc zrobił kilka zdjęć, mając nadzieję, że uda mu się dowiedzieć, czym jest to niepokojące stworzenie. W końcu lokalny Australijczyk zidentyfikował je jako Parest cornus. To dziwne stworzenie jest rdzennym mieszkańcem Australii, co ponownie udowadnia, że nawet w najbardziej odległych zakątkach świata mogą kryć się najdziwniejsze istoty. Stworzenie z lasu. Czy byliśmy świadkami spotkania z ukrytym plemieniem amazońskim, czy czymś nie z tego świata? Podczas nocnej ekspedycji grupa poszukiwaczy przygód natknęła się na pełzające stworzenie z upiorną twarzą, jakiej nikt nigdy wcześniej nie widział. Ludzie próbowali je odpędzić, ale stworzenie było zupełnie niewzruszone. Jego świecące oczy i śmiała postawa sprawiły, że wydawało się, iż atakuje ich z poważnymi, przerażającymi zamiarami. Niezłomny atak tego dziwnego stworzenia zmusił odkrywców do szybkiej ucieczki z miejsca zdarzenia. Teraz są przekonani, że natknęli się na tajemnicze plemię amazońskie, które jeszcze nie zostało odkryte. Co o tym myślisz? Łuskowata bestia. Z amazońskiego lasu wyłoniło się nowe, łuskowate stworzenie. Ludzie w internecie byli całkowicie zdezorientowani. Niektórzy myśleli, że to pancernik. Inni byli pewni, że to pangolin, ale kiedy zobaczyli, jak to stworzenie rozrywa ścianę, było jasne, że nie jest to ani jedno, ani drugie. Moim zdaniem jego zachowanie i wygląd były zupełnie inne niż cokolwiek, co wcześniej widziano. Co się tutaj dzieje? Czy to nowe odkrycie, czy tylko źle zrozumiane zwierzę? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Może uda nam się rozwiązać zagadkę tej tajemniczej, łuskowatej bestii. Pleśniowy leniwiec. Wyobraź sobie, że lecisz na linie przez las, a nagle wpadasz na przerażające stworzenie. To dokładnie to, co przydarzyło się młodemu chłopcu w Kostaryce w marcu 2022 roku. Podczas zjazdu na linię z przewodnikiem stanęli twarzą w twarz z leniwcem. Tak, z leniwcem. Nie martwcie się, nie martwcie się. To nie było typowe, powolne zwierzę. Jego futro pokryte algami i pełne owadów sprawiało, że wyglądał dość przerażająco. Trzymał się liny, jakby cieszył się widokiem. Ostre pazury leniwca budziły obawy, że może przeciąć linę. Widownia była oniemiała, a na szczęście chłopcu i przewodnikowi udało się uciec przed leniwcem. To była po prostu kolejna dzika przygoda w deszczowym lesie. Amazonka Arapaima. Arapaima, jedna z najrzadszych ryb w Amazonii, potrafi uczynić każdą wyprawę niezapomnianą. W 2015 roku badacze podczas ekspedycji na Arapaimy doświadczyli czegoś niezwykłego. Jest szeroka jak łódź. Uważaj, ona jest tak potężna. Po wielu wysiłkach w końcu złowili ogromną rybę. Ku ich zdumieniu była to gigantyczna Arapaima. Ten kolosalny okaz o długości prawie 2 metrów i wadze od 90 do 115 kg zamienił ich ekscytację w prawdziwą walkę. Zmaganie się z takim morskim gigantem sprawiło, że ich przygoda stała się naprawdę niezapomniana.
Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję zobaczyć lub złowić jednego z tych olbrzymów, to będzie doświadczenie, którego nigdy nie zapomnisz. Oszałamiający łosoś. Czy kiedykolwiek widzieliście morskiego potwora? Oszałamiający łosoś o tak imponującym rozmiarze i wyjątkowych cechach? Nie? Cóż, oto jest w rzece Amazonce. I don't think we could have landed a more perfect fish. Niektórzy szczęśliwi żeglarze złapali naprawdę oszałamiającą rybę, znaną jako oszałamiający łosoś. Let me show you something really interesting here. Look at the tail. You see how it's much lighter in coloration? Dorosły samiec. Nie sądzę, że mogliśmy złowić bardziej doskonałą rybę. Ze swoim wyostrzonym zmysłem węchu i nieskazitelnym ogonem, to piękne stworzenie uczyniło ich spotkanie naprawdę niezapomnianym. Ta ryba nie tylko zachwycała wyglądem, ale kiedy żeglarze dowiedzieli się o jej kluczowej roli w zdrowiu ekosystemu morskiego, byli zszokowani. Ta ryba to więcej niż tylko zwykły połów. Żółw mata-mata. Nie zapomnijmy o tym fascynującym żółwiu. Podczas rutynowej wyprawy na Amazonce rybacy wyciągnęli żółwia, który zdecydowanie nie był zwyczajny. To był rzadki żółw mata-mata. Stworzenie, które chowa się w błocie i wygląda jak kamień pokryty glonami. Kiedy wyciągnęli go na powierzchnię, rybacy nie mogli uwierzyć w swoje szczęście i z entuzjazmem badali to unikalne znalezisko. Ich ekscytacja sięgnęła zenitu. Co się stało z jego skorupą? Wygląda, jakby coś go uderzyło, prawda? Po dokładnym sprawdzeniu ci dobrzy ludzie postanowili zwrócić żółwia mata-mata do jego błotnistego domu. Co za niesamowity moment w ich amazońskiej przygodzie. Wąż Bushmaster. Ameryka Południowa pełna jest olbrzymich, budzących lęk stworzeń, a wąż Bushmaster jest jednym z najbardziej imponujących. Podczas eksploracji lasu deszczowego Amazonii, grupa odkrywców natrafiła na największą na świecie żmiję. Podczas nocnych łowów wszyscy byli bardzo podekscytowani. Wąż Bushmaster postanowił się wycofać, co dało odważnemu mężczyźnie szansę na złapanie tego ogromnego węża gołymi rękami. Zobaczcie, jak mistrzowsko sobie z nim radził. Złapanie węża to dla mnie honor i spełnienie marzeń. Po dokładnym obejrzeniu gigantycznego węża starannie wypuścili go z powrotem do dzikiej przyrody. Ale dla mnie widok tego olbrzymiego węża w akcji był naprawdę niesamowity. Frędzlowany jaszczur. Na tym nagraniu uchwycono małe stworzenie o zielonkawej barwie, które goni człowieka. To wyglądało jak scena z filmu Jurassic World. Kiedy mężczyzna zbliżył kamerę, zobaczyliśmy, że to gad o dziwnym wyglądzie szyi. Okazało się, że to frędzlowany jaszczur, który zamieszkuje Nową Gwineę. Miejscowi wyraźnie bali się tego stworzenia, które syczało i dominowało nad ludźmi. Później mieszkańcy wezwali grupę ratowników zwierząt, która przetransportowała to stworzenie do lepszego środowiska, z dala od ludzi. Pełzający intruz. Znajdujesz się na południowoamerykańskim osiedlu, próbując naprawić zatkaną rurę. Podczas naprawy odkrywasz coś, co zapamiętasz na całe życie. Dokładnie to przydarzyło się pewnemu mężczyźnie. Rura była domem dla olbrzymiego węża, prawdopodobnie anakondy, biorąc pod uwagę jej rozmiary. Wygląda na to, że ten ogromny gad używał rur jako swojego tajnego przejścia, może nawet polując na jedzenie. Myśl o tym, że ten potwór mógł wślizgnąć się do domu, jest wystarczająco przerażająca, by przyprawić o dreszcze. Na szczęście miejscowi znaleźli go na czas i udało się go bezpiecznie usunąć z ich życia. Wyobraź sobie, jakie byłoby zaskoczenie, gdyby odkryto go trochę później. Czy to prawdziwe tajemnicze stworzenie, czy tylko sprytnie zmontowany filmik? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. 24. Przerażający wodny robak. Teraz spotykasz jednego z najstraszniejszych drapieżników żyjących w wodach słodkich gigantycznego wodnego robaka. Nie daj się zwieść jego rozmiarowi. To potężne stworzenie ma niebywałą siłę. Niedawno zauważono go w słodkowodnym stawie, gdzie polował na małe rybki z zabójczą precyzją. Co więcej, te robaki są wyjątkowymi rodzicami, zaciekle strzegąc swoich jaj, aż do momentu ich wyklucia. Widok wykluwających się jaj pozostawił obserwatorów w osłupieniu. I zgadnij co? Rozmiar nie ma znaczenia dla tych przegryzaczy palców. Upolowanie węża to dla nich kolejny zwykły dzień w życiu tego przerażającego owada. Ale robak wciąż ma swoje triki. O, to takie obrzydliwe, aż mnie mdli.
Wyobraź sobie, jak źle byłoby być jego ofiarą. Olbrzymi wilk. Teraz to wilk, jakiego można zobaczyć tylko w horrorach. Pewni ludzie, jadąc przez ciemny, złowrogi las, nagle stanęli twarzą w twarz z wilkiem tak ogromnym, że trudno było uwierzyć w jego istnienie. To nie był zwykły wilk. Miał przerażającą prezencję, a jego oczy emanowały prawdziwie przerażającymi wibracjami. Kierowca i pasażerowie byli oszołomieni, niepewni. Czy to stworzenie jest rzeczywiste, czy tylko wytworem ich wyobraźni? Osobiście wierzę, że mogło to być wilk drapieżny, starożytny drapieżnik uznawany za wymarłego. Ale co ty myślisz? Czy to potwór z przeszłości, czy po prostu wyjątkowo duży wilk? Elan. Słyszałeś kiedyś o Elanie? Nie? Cóż, czeka cię spora niespodzianka. Obejrzyj nadchodzący filmik i przygotuj się na spotkanie z tym dziwacznym stworzeniem z bliska. Ostatnie nagranie wideo zyskało ogromną popularność w sieci. Dziwaczne stworzenie wyłoniło się zza ściany, pokazując twarz przypominającą słonia, co może przyprawić o koszmary. Aby jeszcze bardziej przestraszyć, Elan wydaje się gotowy do ataku, przybierając agresywną postawę. Dla mnie ten klip jest wystarczający, aby każdy dwa razy przemyślał swoje plany. Wąż i biały blob. Grupa wędrowców eksplorujących las natknęła się na coś naprawdę dziwnego. Zauważyli masywne, zakurzone bloby, leżące porozrzucane na leśnej ziemi. Z ciekawości jeden z nich ostrożnie otworzył jeden z blobów tylko po to, by odkryć w środku zestaw jaj o nieskazitelnej powierzchni. Wędrowcy, teraz zaintrygowani i nieco zaniepokojeni, zebrali kilka z tych dziwnych jaj i nagrali całą tę niezwykłą odkrywkę. Gdy nagranie trafiło do internetu, wszyscy byli zaskoczeni. Co to mogły być za tajemnicze bloby i jaja? Czy to mogą być zarodki obcych? A może jakieś zapomniane eksperymenty? Teraz twoja kolej. Podziel się swoimi dzikimi przypuszczeniami poniżej. Gigantyczna anakonda. Mówiąc o Amazonii, nie można pominąć słynnej na całym świecie anakondy. Pewni eksploratorzy głęboko w dżungli nagrali olbrzymią anakondę próbującą wspiąć się na drzewo. Widok tak rzadki, jak i zaskakujący. Zwykle te gigantyczne węże trzymają się wody, więc widok jednej wspinającej się na drzewo był prawdziwym szokiem. Anakonda była tak ogromna, że złamała gałąź i spadła na ziemię, tworząc dramatyczną scenę. Zaskakująco ten przerażający moment wywołał śmiech wśród turystów, dodając odrobinę humoru do ich dzikiej przygody. Kto by pomyślał, że Amazonia może zaoferować taką mieszankę grozy i śmiechu? Przerażający nocny drapieżnik. Nocą lasy skrywają swoje sekrety. W południowej Afryce grupa mężczyzn jadących przez las zauważyła dziwne stworzenie przebiegające przez drogę. Ale to nie było wszystko. To zwierzę, już samo w sobie wystarczająco dziwne, niosło w pysku coś, co wyglądało jak zebra, co sprawiło, że cała scena stała się jeszcze bardziej niepokojąca. Po dokładnym przejrzeniu nagrania skłaniam się ku teorii, że mogła to być hiena znana ze swoich padlinożernych nawyków. Co myślisz? Czy to naprawdę hiena? Czy może coś zupełnie innego? Olbrzymi wąż. Amazonia pełna jest przerażających stworzeń, ale to, co teraz zobaczysz, może być najstraszniejsze. Pewien mężczyzna podczas wędrówki przez las nagle dostrzegł gigantycznego węża pełznącego z krzaków. Zmierzając prosto do dziury w ziemi, ten widok był tak nieprawdopodobny, że trudno w niego uwierzyć. W internecie wybuchła gorąca dyskusja na temat tego, jaki to gatunek węża. Niektórzy twierdzili, że to tylko sprytnie zaaranżowany żart, podczas gdy inni byli autentycznie przerażeni. Węże same w sobie są już dość niepokojące, ale olbrzymi wąż jak ten? To wystarczy, by u każdego wywołać gęsią skórkę. Szczerze mówiąc, trzymałbym się z daleka i miał nadzieję, że nie postanowi zbliżyć się bardziej.